Cześć, witajcie. Chciałam wam pokazać mój nowy nabytek. Taka oto klateczka. Dla przepióreczek i w tej chwili musi to mi starczyć, bo no ja nie jestem na razie w stanie zrobić tej wolierki. Nie mam gdzie mieszkać, to przepiórki też na razie nie będą miały. To taki jest zastępczy domek, ale bardzo, bardzo fajny i udany. Na Allegro kupiłam za 220 z wysyłką. Także taki fajny, tutaj go przytwierdziłam trochę. Pomalowałam, zabezpieczyłam nóżki trochę. I tak, tutaj ma drzwiczki. Otwieranie. Tutaj ma siateczkę, otwieranie. Tutaj jest od góry podnoszone. Dziabuchy siedzą. Dopiero je przeniosłam. Tutaj taką pleksę kupiłam na zabezpieczenie tego, bo na razie wywiesiłam to, bo im deszcz pada, trzęsą się, wyniosły się tam z kurnika, z tamtej wolierki małej z kurnika i teraz jest im zimno. A przeniosłam je tutaj, bo pan samczyk, czekajcie, otworzę to, to coś nie zrobiłam, to jakoś trzeba będzie to inaczej rozwiązanie zrobić inne. Patrzcie, czekajcie, może włączę. Cześć malutka, gdzie ten oprych? O, ten oprych beżowy. Prawdopodobnie to był samiec. No i on dorósł. O, ten małpisza, cały jest we krwi. Tak zadziobał, oskalpował tamtego samca. No i na szybkiego je tutaj przeniosłam. Siedzi z dwoma samiczkami. Ja zaraz wam pokażę tamtego bidulkę. Te dziewczynki są fajne, tak. Ten oprych. Oprych. Normalnie. Tutaj mają picie, jedzenie. Stamtąd przeniosłam. Na razie muszę im dostarczyć. A tutaj wysalam przed tym deszczem, no bo trzęsą się bidulki. Odzwyczaiły się, zimno im. Zamkniemy tutaj. Na razie to musi być tak. Kupiłam taką. No, także patrzcie, jak to jest wykonane. Całkiem nieźle. Kupiłam taką. Jak to się nazywa? Takie pleksi coś. I coś tutaj będę musiała może jakoś wsuwać. To będę zasuwać to, żeby im nie padało. A zaraz wam pokażę tamtego biedulka. Patrzcie, tutaj jesteśmy. Tutaj już one sobie zdążyły nieźle nabrudzić. Dzisiaj jeszcze mu dam spokój, jutro mu sprzątnę, ale jak nie zdechnie. Bo to jest tragiczne. Patrzcie, co one mu zrobił. Tak mu zrobił. O. Ja mu zasmarowałam to, zdezynfekowałam, zasmarowałam takim kremem na pupę, bo to będzie działało. Tak mu zrobił. O. Tutaj też ma chyba skrzydło. Ale jak go atakował, oczy ma. Jak go atakował. Jednego mi załatwił w tamtym tygodniu. Normalnie mu całkiem oczy wydłubał. Całkowicie. Biedulki. Będę musiała komuś go oddać, no bo... Albo więcej samic kupić, chociaż nie wiem. Czup jakiś jest. No, zbieramy jajeczek trochę, pozbieramy. Dzisiaj brzydki dzień. Ciemno, fuj. Pada. Cześć, zniosłaś już? Co? Pokaż. Pokaż. No masz, masz. Dobra, to później przyjdę. Ta właśnie niesie. I tak to wygląda. Biedna.
Teraz ci w czystym dam picie. Może mu dzisiaj posprzątam, nie wiem. Tak mi go szkoda, biedactwo. Ale tak, jak, tak się na niego rzucę, ja nie wiedziałam, że przepiórki są takie agresywne. Także tak, tyle. Kurwy nie chcą, siedzą. Później zobaczyłam, że cały Janka. Wolierka ma być tutaj. Dosyć, taka dosyć spora. No ale to wszystko musi poczekać. Trawa w ogóle rośnie, tam maliny mi rosną. Trawa jest mega. No nie ma kiedy, po prostu nie ma kiedy. Pokrzywę czynią na nasiona. Także to jest chyba 2 na 3. Nie, 2 na 2 chyba. No i z tego zrobię wolierkę, ale to może później. Idziemy do Janka. Są u Janka tego pipuszka. To wszystko też jest do poprawy. To wszystko się... Cześć Janek. No, cześć. A gdzie pipuszek jest wasz? Gdzie? Gdzie on jest? Pokażcie mi go. Pokażcie pipuszkę. Jeszcze mi odpoczynę. Chodźcie, chodźcie. Janek. Janek ma... Wczoraj siedział tutaj na tych drzwiczkach. O, jest maluszek. Siedział na tych drzwiczkach, tak zmógł. Ale przynajmniej oczy mu widziałam. Ma oczy, widzi. Wiecie, że on broni tego kurczaczka? Broni, normalnie go broni. O. Ja wam nic nie zrobię, naprawdę. To czopy jakie. Muszę wziąć tą... tą doniczkę. Wszystko rozwalają. Tutaj miały słomę. Aj, tam. Wszystko wywalają. No chodź, pokażcie mi go. Tylko go chowają ciągle. Bez im rośnie, nie obcinam, niech cień daje. Budeczkę muszę odnowić trochę. No chodź, pokaż go. Chodź, o jest tam maluszek. Muszę go sprawdzać, czy on jest. Wszystko z nim dobrze. Aż już mu daję tam. A dziki? Boże, jakie dziki. Janek się schował. Janek, chodź. Jancio. Patrzył, czy czegoś nie przyniosą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wariatki jest. I tak, z domku coraz mniej korzystają. Może go trzeba będzie wynieść, nie wiem. Janczo. Janek lubi po deszczu chodzić i cały później mokry taki łazi. Ostrogi ma spore, pewnie ma ze 3 lata. Jancio. Także oczy ma, wczoraj mu widziałam, patrzyłam, dało mi się dotknąć. Oczyma ładne. Kisiaczki. O. A maluszek jak wstanie, wyleci z tej budki, to od razu idzie pić.
tam z tej pokrzywy, z tej trawy tam spija. Nie, nie ma tutaj, ale nie, on stamtąd będzie pił. I koniec z trawki. Grzebolce. Maluszki. Dobra, tyle, dzięki.